Dzień dobry moi drodzy, witam się dzisiaj z wami z łazienki. Mamy środę, 26 stycznia. Witam się z wami produktem, który właśnie zdękowałam i który jest boski. Peeling naturalny do ciała, cukrowy, natłuszczający o zapachu śliwki z Ministerstwa Dobrego Mydła. Ja ten produkt kiedyś dostałam od Kasi. Trochę zaniedbałam tą sferę peelingowania, balsamowania, także wracam ze zdwojoną siłą. To już jest mój drugi peeling w tym tygodniu. Uwielbiam go, bo po tym peelingu nie ma potrzeby już nakładać balsamu, bo ciało jest super natłuszczone. No i szkoda, że się skończył. Mam już dwie propozycje w zamian, także jak będę je zużywać i będą fajne, to dam wam znać. A drugim produktem, o którym chciałam wam powiedzieć, jest ta maseczka. Odczarowałam, słuchajcie, trochę ziaję, bo zrezygnowałam z tej marki już jakiś czas temu. Jakaś tam była, pamiętacie, taka afera, że ziaja ma nie najlepsze składy. Od tego czasu wiele się zmieniło i ziaja też wypuściła dużo nowych jakichś serii produktów. Ja mam tutaj taką maseczkę hydrożelową, którą się zostawia na twarzy totalnie do wchłonięcia i pomyślałam, że dzisiaj będzie to super wybór, bo dzisiaj, słuchajcie, po pracy wybieramy się z mamą na koncert. W końcu jakieś wydarzenie kulturalne. Za drzwiami możecie słyszeć, Kamil odkurza. Pieski są ze mną, bo się boją odkurzacza. Rąsiu, chcesz wyjść? Zadzwonił kurier do drzwi i w ogóle się rozproszyłam. No, także dzisiaj taką bankietową maseczkę sobie zrobiłam. Ona jest fajna, przeźroczysta, szybko się wchłania, lekka taka konsystencja, ale nawilżająca. Coś, czego ja potrzebowałam. Słuchajcie, sprzątaj jeden robot, a tutaj, pamiętacie, mówiłam wam, że zastanawiam się nad takim odkurzaczem pionowym, który po prostu szybko mi pozwoli dojechać w jakieś tam kąta, albo jak pieski coś narozrabiają, to posprzątać. No i jest on też niesamowicie zwrotny. I jest to ten model, który zobaczycie teraz na ekranie. Ten odkurzacz, teraz go odpalam. Zobaczcie, on ma nawet podświetlenie. Jest super. Zastanawiałam się długo. Jak widzicie, pieski są trochę... Panusia może nie tak, ale kropcia. Strasznie się boi. Wszelkiego rodzaju odkurzaczy. Zastanawiałam się, słuchajcie, długo, jaki model wybrać, bo poleciłyście mi naprawdę masę świetnych odkurzaczy, ale zdecydowałam się na ten, bo właśnie przekonało mnie to, że on przy odkurzaniu ma tą funkcję podświetlenia i widzicie, gdzie jeszcze coś zostało do posprzątania, a gdzie już jest posprzątane. No i jest też leciutki, zwrotny, no i czas jego pracy to jest tam chyba około 60 minut. Tak się składa, że dzisiaj na śniadanie mam deser, bo potrzebowałam dograć go do foodbooka, jeżeli jesteście ciekawi. Co to takiego jest, to koniecznie zapraszam was do filmu. Link macie w opisie. Postaram się też dodać go w kartach. Ja już po śniadanku wziąłam sobie kawkę. Nie ma to jak zjeść deser na śniadanie. Chciałabym pogadać też o tym, jak kurna zanikło takie trochę życie kulturalne. Przynajmniej u mnie. Przez ten COVID, przez te kwarantanny, przez te izolacje, przez to, że wszyscy się zamykali w domach. I ja, słuchajcie, przestałam chodzić na sztuki teatralne, na koncerty. Wydaje mi się, że po prostu człowiek potrzebuje obcowania z kulturą, odkrywania nowych rzeczy. Jest to stymulujące dla mózgu. Dla mnie jest to też niesamowicie relaksujące i inspirujące, dające energię. Ja z takich wydarzeń kulturalnych bardzo czerpię dużo energii, napędu do działania. Wczoraj z rządzeniem losu zadzwoniła do mamy koleżanka i ona właśnie jest teraz na kwarantannie i niestety nie może skorzystać z biletów, które miała kupione już dawno temu na koncert Sławka Uniatowskiego, którego ja naprawdę lubię i bardzo lubię jego głos. Nie słucham go na co dzień, to bardzo lubię brzmienie jego głosu. On też, słuchajcie, miał swój epizod w M jak Miłość, a jak wiecie, ja kiedyś byłam najwierniejszą fanką. Teraz to już w ogóle nie wiem, co tam się dzieje, bo przestaliśmy oglądać. Jak się zaczęły dziać takie kryminalne jakieś wątki. Jak mama przyszła do mnie wczoraj z tą informacją, że dzwoni do niej koleżanka i pyta, czy nie chciałaby iść właśnie na koncert, no bo ona z tego biletu i tak nie skorzysta. No to słuchajcie, ja byłam pierwsza w kolejce. Uwielbiam muzykę na żywo, uważam, że muzyka na żywo daje też niesamowicie właśnie dużo energii. Bardzo mi też brakuje chodzenia do teatru. Za operą za bardzo nie przepadam, byłam parę razy i to nie jest chyba mój klimat. Uwielbiam natomiast musicale na żywo. Wiecie, że lubię musicale filmowe, bo też niedawno wam o tym mówiłam. Byłam parę razy też w teatrze Buffo, gdzie są moim zdaniem przepiękne te musicale i no ta muzyka jest niesamowita. Dawno też, słuchajcie, nie byłam nigdzie z mamą, także z tego też się niesamowicie cieszę, że spędzimy sobie czas we dwie. Mam nadzieję, że trochę się rozkręcę i trochę właśnie wyjdę z tej swojej strefy komfortu, w której się trochę zagrzebałam przez te właśnie wydarzenia. Dajcie znaka, jak to jest u was. Ja bym chciała chyba troszeczkę więcej jednak właśnie z tego życia korzystać. No bo słuchajcie, życie jest jedno i nikt wam, słuchajcie, tego czasu, który minął, już nie wróci. Także nie warto go marnować. Moim zdaniem to jest super forma na spędzanie wolnego
czasu. Zachęcam Was, jeżeli się na przykład zastanawiacie, co porobić w weekend, może rozejrzyjcie się za jakimiś sztukami, koncertami w Waszym mieście, może coś się ciekawego, fajnego, kulturalnego dzieje. Nawet, słuchajcie, to u nas chodzenie do kina zeszło na drugi plan. W tym roku byłam chyba tylko 2 razy w kinie. Gdzie kiedyś, słuchajcie, ja potrafiłam chodzić do kina co tydzień, co 2 tygodnie. Ja mam też taką osobowość, że potrzebuję czerpać taką inspirację, kreatywność, napędzać się właśnie innymi artystami. Bardzo to lubię. Kończę swoją kawkę i chyba jeszcze skoczę na jakiś spacer. Zbliża się moja przerwa. Jestem już gotowa, zrobiłam sobie taki trochę mocniejszy makijaż oka. No i mam na sobie sukienkę, którą już mogliście widzieć parę razy. Nie wiem, ile tam będzie można nagrywać. Podejrzewam, że nie będzie można nagrywać. Jak będzie można, to nagram coś telefonem. Zdam Wam wrażenia po koncercie, jak już wrócimy do domku. To będzie też taki pierwszy test dla misiaków. Przez chwilę misiaki zostaną w domu totalnie same. Trzymajcie kciuki, żeby nic nie rozniosły. Moi drodzy, już jesteśmy po, tak jak myślałam, nie można było nic nagrywać. Jak Ci się, mamo, podobało? Bardzo. Nie spodziewałyśmy się, że takie poczucie humoru ma. No. Sławek Goniatowski, bardzo fajny koncert. Pięknie wyglądał. Pięknie wyglądał? No, przystojny, ale kawał chupa, on ma ponad 2 metry. Boże. Fajnie, i nawet zaśpiewał piosenkę intro z Gumisiów. Na koniec, na bisy. Koncert był bardzo fajny. Zostawiliśmy, słuchajcie, misie same i ugryzły tylko kawałek listy. Było dużo takich piosenek z lat młodości mamy, także mamy też się podobało. Tak romantycznie było, ale też zabawnie, bo on takie miał dosyć poczucia humoru. Mama tylko mówiła, jaki on przystojny, jaki on przystojny. Chyba nie chcesz na ten temat uważać. Już grzejesz pięści? Nie, strzelam sobie palcami. Bardzo fajnie! Cieszę się, że się wyrwałam, słuchajcie, i trochę posłuchałam muzyki na żywo, bo jednak muzyka na żywo to jest to. No dobra, kochani, jest 9:30, także ja się rozłączam. My słyszymy i widzimy się już jutro. Dzień dobry, kochani. Przeskakujemy z środy na piątek, bo wczoraj, słuchajcie, ja nie byłam w stanie zrobić nic. Byłam taką totalną amebą. To sam okres i po prostu leżałam w łóżku. No, to, co musiałam w pracy zrobić, to zrobiłam, a to, co nie musiałam, to zostawiam sobie na dzisiaj. Dzisiaj od rana, słuchajcie, miałam trochę roboty, no ale jak widzicie, już się ogarnęłam. Jakoś tak się próbuję zmobilizować do życia. Skupiamy się na tym, co dobre, a dobre jest to, że wstało dzisiaj słońce i mamy nowy dzień. Ja chyba muszę udać się do ekspresu, do kawy. I może nie zrobię sobie kawy, ale zrobię sobie matcha latte ze spienionym takim mleczkiem. Bo coś, nie mogę się dzisiaj obudzić. I jak to przy okresie bywa, męczy mnie niestety ból głowy. Będę sobie, kochani, robić matcha w moim ulubionym kubku. Zabieram go na spacery, ale także lubię z niego pić w domu. Muszę sobie kupić taki zestaw do rozrabiania matchy, taką szczoteczkę. Ja rozrabiam, słuchajcie, pędzelkiem, którym maluję na przykład kurosanty jajkiem. No, radzę sobie z tym, co mam. No, a jeśli chodzi o matcha, to ja mam matcha z takiej firmy i mnie smakuje. Zalewam taką 80-stopniową wodą. Tam chyba powinno być mniej więcej 100 ml, ale ja jak wszystko robię na oko. Używam się pędzelka, mieszam. I zaraz będziemy spieniać mleczko. I nie słodzę, słuchajcie. Już przetestowałam z paroma napojami i najlepiej mi smakowało z takim napojem kokosowym, wiecie, z mlekiem kokosowym. Z Alpro, tym barista, tym, bo ono się fajnie pieni. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że pieski już nam spustoszyły skutecznie ogród, po prostu wygląda jak cmentarz, skoro roślin kopią dołę niesamowicie. Cieszę się, słuchajcie, że jest zima i że tak naprawdę w tym ogródku nic nie było. No bo wiadomo, słuchajcie, że zimą nic nie rośnie, nie wiem, jak to będzie w lato. Czy my będziemy w ogóle w stanie coś w tym ogródku sobie posadzić? Zobaczymy, najwyżej postawimy na trawę i drzewa. Chociaż nie ukrywam, że ja lubię siedzieć wśród kwiatów. Pierwszy raz piję matcha z takim krowim mlekiem i muszę Wam powiedzieć, że te smakowe, roślinne są trochę lepsze, bo są słodsze.
Szczególnie to kokosowe, jeszcze ma taki fajny kokosowy wtedy posmak. A staram się walczyć z tym bólem głowy. Pewnie jeszcze sobie naleję masę wody. Trzeba jakoś przebrnąć przez ten piątek. Dzień dobry moi drodzy, witam was w sobotę z łazienki. Akurat zebrało mi się, słuchajcie, masę prania, także robimy sortowando i zaczynamy sobotkę od prania. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. No i kochani, nadszedł ten chwalebny moment, wyjąłam matę i będę ćwiczyć. Tylko muszę pieskom dać jakieś gryzaki, żeby nie wchodziło mi na głowę. Co ja tu mam? A co ja tu dla was mam? Siad! Dobre pieski, proszę. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Cały dom jest podkurzany, pomyty i jeszcze nawet zajrzałyśmy z mamą do ogródka, trochę poogarniałyśmy ten syfik, który zrobiły tam pieski. Ja się pomalowałam, tak jak widzieliście, minerałami i uważam, że minerały dają taki fajny, naturalny blask tej buzi. Nie jest taka jednowymiarowa. Podniałam i będę chciała jeszcze pomontować sobie vlogaska. Zrobiłam sobie wczoraj, słuchajcie, listę, co bym chciała zrobić dzisiaj. I już prawie wszystkie rzeczy mi się udało. Wstawię jeszcze jedno pranie. Wieczorem zostaje nam tylko wyprowadzić pieski. Uczymy ich, słuchajcie, chodzić na szelkach. Codziennie takie, wiecie, 10 minut koło domu, żeby się przyzwyczaiły, że te szelki już będą miały zakładane. Lecimy dalej z tą sobotą. Jak na razie jest naprawdę fajnie, produktywnie. Poczytałam chwilę książkę. Zaraz wam pokażę, którą. Właśnie tą książkę i słuchajcie, ona mnie mocno wciągnęła. Przeczytałam ciurem 50 stron, ale zrobiło się prando. Czeka mnie teraz składanie pranka. Suszą się ręczniki, a tu są wysuszone inne rzeczy. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Dzień dobry kochani, witam się z wami w niedzielę z jeszcze troszeczkę wilgotnymi włosami, ale daję im dzisiaj wyschnąć samym sobie i najwyżej potem je jakoś będę ogarniać. Noc była taka wichura, że ja nie mogłam spać, także się nie wyspałam. Wstałam rano o 8, no bo już pieski się obudziły. Chciały, żeby im dać jeść i żeby się z nimi pobawić. Tam o 8 przekoczowałam trochę do 10, zjadłam śniadanie i znowu wróciłam do łóżka, bo potrzebowałam, słuchajcie, chociaż jeszcze tą godzinkę sobie odespać. I sytuacja się nie zmienia, ciągle wieje, za oknem jest szaro, buro i ponuro. Zresztą dostawaliśmy takie alerty na telefon, żeby nie wychodzić z domu, żeby zabezpieczyć rzeczy, że mogą być przerwy w dostawie prądu. Na szczęście prąd jak na razie mamy. Niedziela zapowiada się leniwie w domku. Siadam do montażu foodbooka. Ostatnio totalnie nie mam beny do montowania. Nie wiem, słuchajcie, jak to było w grudniu, że ja codziennie siadałam i montowałam. Muszę się znowu jakoś tak zmotywować, ale ten styczeń jest zawsze dla mnie najgorszy, jeżeli chodzi o motywację. Luty, no to jakieś walentynki, jest na co czekać. Marzec to już się robi wiosna i czerpię z przyrody energię. Także chyba siadam do montowanka. Boże, jak wieje. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the boots.